Ziemia poluprawnych, przylądek Kusasa. Ziemia jeszcze do niedawna spowita w chaosie, nareszcie zapanował porządek. Młody niebiański młodzian krzczący się jak klejnot został wysłany tu z niebios przez swoją babkę świecącą na niebie i panować na ziemi. Chłopak jest podekscytowany. No, jak na początku stary odmówił babci, myślałem, że to padakarz w ogóle chce zrzucić na mnie swoją robotę, ale potem dostałem od babci miecz i jeszcze trafiłem na ziemię. Ja ogólnie znam wiele kobiet na niebo skłonie, ale te kobiety ziemskie to nieznany teren. Także myślę, że no, może być całkiem fajnie. Podczas jednej z jego przechadzek napotyka piękną kobietę. Chłopak jest w szoku. Postanawia spróbować swoich technik uwodzenia i podejść do pięknej nieznajomej. Hej, dziewczyno! Czy chcesz zobaczyć mój miecz w trawusie? Nie jedno bez już ujarzmi. Chcesz się ze mną połączyć? Masz rodzeństwo? Jak ci nazywasz? Spodziewałem się tutaj duchów, ale zobaczyłem piękną niewiastę. Podejdę do niej? Zobaczymy, co się... Czy coś ci uda? Ale jednak ta... Ziemskie niewiasty to mogą być trochę inaczej, wiadomo, ale mam w końcu miecz trawosie, że nie może nie wyjść. Pytam, czyją córką jesteś? Jestem córką rodzica wielkich kłów. Na imię mi Dziewoja, darząca boskim ciepłem, ale zwą mnie też Dziewoją powodującą przekwitanie kwiatów. Ej, rodzeństwo masz? Niebiański młodzian, skrzący się jak klejnot, dowiedział się, że piękna kobieta ma również siostrę. Dowiedziawszy się o fakcie istnienia dwóch kobiet, prawdopodobnie równie pięknych, nie zamierza dłużej czekać i pyta o konsent. No, tyle już rozmawiamy? Myślę, że chciałbym się z tobą połączyć. Masz coś przeciwko? Ja nie mam w tych sprawach głosu. Niech mój ojciec się wypowie. Rodzic wielki gór. O! Lepiej go zapytać. Muszę przyznać, że nikt jeszcze się mnie w taki sposób nie zapytał o numerek. Bo to jest szalony. Ale wariaci kochają mnie bardziej. Jednak ja w tej sprawie tak nie mam głosu. Ponieważ jestem kobietą, więc sprawa pójdzie do ojca. Niebiański młodzian udał się zatem do rodzica Wielkich Gór, aby prosić go o jego córkę. Tak jak mężczyzna się tego spodziewał, ojciec kobiety tak się ucieszył, że zamiast jednej córki postanowił wysłać mu także jego starszą córkę, Dziewoję niezmienną jak skała. Jednakże mężczyzna nie spodziewał się wyglądu drugiej kobiety. No słuchajcie, jak ja zobaczyłem tą drugą córkę, to byłem przerażony. Jej twarz, to wszystko, te kamienie. Ja totalnie mam plan. Wezmę tylko tą jedną, co chciałem na początku i będzie kites, no. Będzie kites. Ja jestem w końcu skrzącym się klejnotem, to będzie lepsze.
Tymczasem rodzic Wielki Gór bardzo strapił się tym, że odesłano mu dziewoję niezmienną jak skała. Myśli, że może wziąć tylko jedną rzecz z wypadku? No nie wydaje mi się, jeszcze mnie popamięta. Zobaczymy, jaki będzie mądry, jak tylko zobaczy swoje dzieci. Niebieński młodzieniec krzący się jak klejnot nie spodziewał się, że wybierając tylko piękną siostrę, jego dzieci będą przekwitać, jak przekwitają kwiaty. I tym sposobem przyczynił się do starzenia się ludzi. No cóż, mówi się trudno, żyje się dalej. I oto jakiś czas później, niebiański młodzian skrzący się jak klejnot połączył się z dziewoją powodującą przekwitanie kwiatów. Pewnego dnia kobieta oznajmiła, że będzie miała dziecko. Mężczyzna nie może tego pojąć i wątpi, że jest ojcem dziecka. Jestem brzemienna i nadchodzi czas wydania na świat tego potomka. Ducha niebieskiego, którym jesteś, nie powinna być skryć. Dziewczyno, po jednej nocy jesteś brzemienna? No i co z tego, że jestem? To nie moje dziecko! Kobieta jest zrozpaczona. Za wszelką cenę chce udowodnić mężczyźnie, że jest ojcem dziecka. I co z tego, że po jednej nocy? Jak mówię, że jestem brzemienna, to jestem! Jeszcze go przekonam. Gdzie bym się miała podpalić? To jest genialny pomysł! Tak też trzeba zrobić. Dziewoja powodująca przekwitanie kwiatów postanawia podpalić dom, w którym będzie rodzić, aby udowodnić swoją wierność. Mężczyzna nie do końca jest przekonany co do słuszności tej metody. Jeśli płód w moim żywocie okaże się duchem ziemskim, poród nie będzie szczęśliwy. Wybuch serca, ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? Stryta jest podpalona. I stryta już prawie się dopala. I oto, gdy ogień już gwałtownie płonął, urodziła dziecię, któremu na imię dano orędownik rozżarzania się ognia. Dziecku, które urodziło się jako drugie z kolei, dano na imię orędownik rozpasania się ognia. Dziecku urodzonemu jako następne dano imię orędownik załamywania się ognia. Razem mieli troje dzieci. Teraz mi wierzysz, ukochany? Tak, zaprawdę. To są moje dzieci, ten mach ma nawet oczy po babci. Ja w ogóle nie za bardzo nie jestem pewien, czy to są moje dzieci, ale ta kobieta jest naprawdę nienormalna. Ona podpaliła dom, w którym rodziła. Ja lepiej będę się uśmiechał, udawał dobrego męża i na pewno jakaś to będzie.